Jakiś turbo silny leszcz. Zobacz, co je. Łowisko Kłodzionko. Kolejny dzień urlopu. Przyjechałem sobie tutaj na dobrze ocenianą wodę, w której jest ponoć mnóstwo ryb. Są przesympatyczni właściciele. Dużo sprzętu, nawet którego nie macie ze sobą, bo nie planowaliście przyjechać na ryby. Na tak duże ryby. Możecie wypożyczyć tutaj. Tak jak ja, matę karpiową wypożyczyłem za 5 zł za dobę, więc żaden pieniądz. Mam ładne stanowisko, trójeczkę z ładnym zejściem. Można postawić samochód z boku, nie ma z tym problemów. Tu się zmieści cała rodzina. Słuchajcie, nie wiem, jak dzisiaj będzie z braniami, bo pogoda, jak widzicie, jest taka... No, ja mam do niej ambiwalentny stosunek i ona co najmniej ambiwalentny ma do nas. Ale zobaczymy. Są tu dużo karpie, są tu jesiotry, są tu duże leszcze, duże liny. Jeżeli cokolwiek złowię, nawet takiego już większego, to będzie super. Zabieram się za rozkładanie stanowiska i potem ewentualnie pokażę wam, jaki towar przygotowuję. Nie byłem przygotowany na komercję, poza tym, że mam ze sobą całe pudełko moich przynęt metodowych i mam w zasadzie same leszczowe zanęty. Ale dopalimy kukurydzą, dopalimy je groszkiem, dopalimy je robakami i powinno być dobrze. Mata była już dość przesuszona. To sobie ją namoczymy, żeby o tym nie zapomnieć. I potem tą czynność trzeba powtarzać kilka razy. No, chyba że się, prawda, ryb nie łapie, nie? To wtedy nie musicie jej moczyć. I teraz tak, jeżeli szukacie budżetowego dość, a bardzo dobrego podbieraka, który będzie miał powyżej 3 metrów w sztyce, to polecam ten model. No, jest rewelacja. Stosunek ceny do jakości, sztosik. To jest chyba jeden z lepszych modeli. O, i tutaj gumowany podbierak montowany do sztycy. Ten ma chyba 65 cm średnicę kosza. Naprawdę, jeżeli nie szukacie czegoś za miliony, to polecam. Bo no, sztyca Dive Enzon do podbieraka 3-metrowa kosztuje chyba 300 zł. Tu nie zapłacicie 300 za komplet. Więc warto. A podbieraczek jest naprawdę solidny. No wiadomo, oczywiście podbierakiem też trzeba umieć rybę podbierać. Bo to nie jest tak, że sobie karpia wyciągniecie o w ten sposób. Ale to już jest wiedza. Raczej przynajmniej powinna być powszechna. Ja sobie zawsze kładę z boku. Jeżeli mam taką możliwość, wtedy ręką podbieram rybę. Jesteśmy sami, to wiadomo, że nikt nam nie pomoże. Bo tam widzę, się zjeżdżają wędkarze od strony lasku. Ten lasek dzisiaj to jest fajna sprawa, bo w razie deszczu będą osłonięci. Ja co prawda wziąłem jakiś super turbo plażowy parasol, ale na razie go w ogóle nie rozkładam, bo wiem już, że będzie mi bardziej przeszkadzał niż pomagał. Cup holderek, cyk. No dobra. Ok. Mój podręczny zestaw. Przynęt lekko pomniejszony wakacyjnie, żeby dużo nie dźwigać ze sobą. Oczywiście więcej noży niż trzeba. No, już mamy pierwsze branie. Czyki mamy tu, tu wszystko mamy, tu nic nie potrzebujemy stąd. A w tym plecaku mam wszystko, wszystko i nic. Tu w razie czego, gdyby rybki nie chciały współpracować, to będziemy starać się je aktywować za pomocą aliena. O, jest ten pelecik, który chciałem. Aler Aqua. Chcę go użyć. 16. Chcę go użyć do zanęcenia wstępnego. No dobra. Chyba wszystko to, co powinniśmy mieć, to mamy. Tu jest bateria do GoPro. Droga, dobra.
Okej. Okay. Mi zostały jakieś resztki po ostatnim wędkowaniu. Jedziemy Match Pro. Na urlop wyposażyłem się w Match Pro. Ja uważam, że to jest bardzo fajna zanęta w dobrej cenie. Tu mamy taką bardzo uniwersalną, bo tak jak mówię, nie nastawiałem się na komercję, a jak zobaczyłem to łowisko, to stwierdziłem, że muszę tu przyjechać. Ją sobie domoczymy. Mamy też pelecik, ale na razie nie będziemy nic mieszać. Starajmy się nie mieszać w głowie rybom, dopóki nie trzeba tego robić. Bo jak zamieszamy zbyt mocno, to może mieć to skutek odwrotny do zakładanego. Wasze zdrówko, przyjaciele. Oczywiście wkładki nie ma, no ale... Ale i tak szczerze. No dobrze, mamy dwie wędki, więc jedną zarzucimy sobie w tą stronę, a drugą zarzucimy w tą stronę. Będziemy starać się lokalizować sobie rybkę, dlatego nęcimy tutaj i tutaj. Bardzo precyzyjnie, prawda? Tutaj i tutaj. Zaczynamy od dwóch przynęt, które mi się ostatnio na wodzie sprawdzały. To jest Tobi i Furia, to jest nowość od Osmo. I te dwie ostatnio robiły mi robotę na moich wodach, więc to samo będziemy zakładać tu. Na tą wędkę damy Furię. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem Furii, to Furia jest zapachem słodkim. To jest takie mango, bym powiedział chyba. No zaletą jest to, że jest dwukolorowe. Czy to działa, czy to nie działa, nie wiem. No teoretycznie, jeżeli bierze na żółty, to na furię też weźmie. Jeżeli bierze na pomarańczowy, to na też weźmie, bo mamy tutaj kolor duo. Czy warto kupować przynęty Osmo? Uważam, że warto. Nikt mi za to nie płaci. Ja mówię, że warto. Używam tylko Osmo. Jeżeli mam coś innego, to niestety mi się nad wodą nie sprawdza, poza SK Feder i Kanibalem. Ale to jest, akurat ja mam, to nie wiem, czy są większe rozmiary, ja mam mały i biorą mi małe ryby na to, więc nie zakładam. Osmo sprawdza mi się bardzo dobrze. I nawet jeżeli ktoś twierdzi, że się za Osmo nie opłaca kupować Osmo, niech nie kupuje, nie namawiam. Oczywiście są tańsze przynęty, ale mi się Osmo sprawdza. Miałem różne inne też wynalazki pokupowane i też droższe przynęty i niestety nigdy ryb na to jakichś super wyników nie miałem. Mamy to zestawy zarzucone. O. Wiatr czy branie? Była jakaś obciera. Dlaczego podpłyka w ten sposób, a nie tak? Tak jest mi wygodniej z racji, że mam zestawy umieszczone w dwóch skrajnych kierunkach. Dla mnie jest to w porządku. Jeżeli nie będę widział brań, no to wtedy ewentualnie będę modyfikował. Coś tam się dzieje. Teraz ja ryby lokalizuję dopiero. Patrzę sobie mniej więcej, gdzie tutaj warto porzucać, więc takie ustawienie jest dla mnie ok. Potem ten kąt zrobimy cieśniejszy. Jakieś branie było, ale chyba spaliliśmy, albo jest niewielka ryba. Nie, spaliliśmy branie. Nie, jest ryba. Jest ryba. Jest ryba. Krąpik. Nie, no, krąpik na komercji to jest szok. Jakiś taki bardzo zmęczony życiem.
O, ale maluszek. Już cię wypuszczamy. Poszedł. Bierz ryba. Ale chyba za wcześnie. Chyba niestety za wcześnie. Tak. Podłączyłem się niepotrzebnie. Ale tu też chyba jakiś leszczyk był. To nie było raczej nic bardzo łakomego. To rzucamy w ten sam rejon. Cyk. O. Wędeczkę odstawiamy. Naciągamy zestawik. I czekamy. I odpuszczone. Podgryzione, zainteresowała się i puściła znowu w tym samym miejscu. Musimy wyczekać. Coś tam mamy. No to będzie leszczyk. Leszczyk, leszczyk, leszczyk. Oj, to taki podlotek. O, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, żeby cię tu paszczy nie wyciągnąć. O kuźwa. Czyli widzieliście, jak mi się ta wędka wygięła tam? To nawet nie leszczyk. To krąpi. I się spięła ryba. Ale jakie to było branie. Słuchajcie, coś pięknego. Coś pięknego. Ajajajajajajaj. No szkoda. Szkoda. Dla takich widoków właśnie jeździ się nad wodę. Ja tą rybę już widziałem, ona była jakoś dziwnie wyłożona bokiem. Dziwne to, bo jakoś dziwnie musiała się zahaczyć i przez to się nam wypięła, bo była duża ryba, silna ryba, bo naprawdę pociągnęła wędkę bardzo mocno. Musiała być jakoś dziwnie zapięta, bo praktycznie wyłożona jak leszcz, ale to nie był leszcz, to zupełnie nie ten kolor. O, i to już jest fajniejsza ryba. Leszczyk. Leszczyk. Leszczyk, leszczyk. Ale już takich rozmiarów słuszniejszych na pewno. Oj, panie leszczu. Ja pana chcę wypuścić. No i fajnie. Już jakaś pierwsza, większa rybka. Czy większa. No już taka, że nie ma wstydu. Ale liczymy na więcej. Nie wiem, czy się nagrał moment brania, ale to chyba też będzie leszczyk. Tak coś czuję.
Tak, leszczyk. Leszczyk za leszczem. Fajnie. Dublecik wpadł. Oj. No ten mniejszy. Ten mniejszy, tu mam delikatniejszą wędkę, dlatego branie było bardziej spektakularne. Oj, oj, oj. Szedł. O. Będzie ryba, czy nie będzie ryby? Nie. Trochę się zgapiłem. Branie było ładne, ale to pewnie też leszcz. Wydaje mi się, że tam leszcze nam wpłynęły. No szkoda. Szkoda. Nic. Jest dobrze, słuchajcie. Jesteśmy tak naprawdę niecałą godzinę. Niecałą godzinę łowimy. Może tak. I mamy dwa, no powiedzmy, ładne leszcze. No i te krąpiki, których no raczej nie liczymy, ale mimo wszystko coś się dzieje, tak? I mieliśmy dwie spinki, tą i poprzednią, i to był mój błąd, więc mielibyśmy już może nawet cztery fajne ryby. I mamy branie. Ale to nie będzie nic dużego. Lechor. Lechor i to mały, ale żwawy. I się spiął. I w sumie dobrze. I w sumie dobrze. Nawet mi to pasuje. Nie musimy go wyhaczać. Chociaż jak te leszcze nie przestaną brać, to będziemy szukali czegoś innego, bo... Ja lubię leszcze. Ale skoro jesteśmy na takim fajnym łowisku, to chciałbym jednak dobrać się do czegoś innego, jakiegoś karpicha, może jakiegoś siotra, może fajnego lina. Skoro wiemy, że tu są i to duże egzemplarze, ale jeszcze chwilę porzucamy w to miejsce, zobaczymy, co się dzieje. Mieliśmy branie dość silne, ja w tym momencie polowałem, ale coś siedzi. Coś siedzi, były leszcze jakieś. Tak. Silne branie, mały leszcz. Te leszcze tutaj to są jakieś naprawdę do steryda. Branie to było atomowe wręcz. Wypiąłeś się chociaż? Kolejny lechor i tu branie. Dobra, ten się spiął i dobrze, i podejrzewam, że tu już też ryby nie ma. Czy jest? Nie ma. Aja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 j. No coś tam. Coś tam mamy. Pewnie leszczyk. No już w ogóle zero walki. I to pewnie jakiś niemały, czy jakiś nieduży. No, oczywiście, że nieduży. Aż tutaj, żeby cię je pozaciągać. Leć. No,
mistrzu. O. Bo szedł. Tu już jakaś rybka stawiająca, trochę większy opór, ale to też leszcz. Też leszcz. Taki jeden z większych dzisiaj. Ale nadal taki... niezbyt zadowalający. No ale jest. Ale jest. Znowu branie. Nie zdążyłem tej wędki drugiej zarzucić znowu. Jest ryba, no na pewno leszcz. Tutaj praktycznie zero walki już. No i to taki. Już nie będziemy brali podbieraka, szybko cię wykoczymy. I kolejny leszcz zapewne. Jedną wędkę zostawiam tutaj, żeby mimo wszystko jakoś tam aktywnie czas spędzić. I całe szczęście się spiął. Super. Już mi się nudzi wypinanie tych leszczy. Popełniłem strategiczny błąd, bo pojechałem na wczasy na Kaszuby. Nie planując, że będę w ogóle na jakiejkolwiek komercji. I jestem zły, bo to jezioro jest, znaczy to łowisko jest świetne. Są tu naprawdę fajne ryby. Są super właściciele. A ja nie przygotowałem się na takie fajne wyjazdy. Raczej gdzieś tam w grę wchodziły tylko klasyczne jezioro, jakieś leszczyki, karasie. A mogłem się przygotować trochę bardziej, wziąć sobie chociażby karpiówki i sobie tu wyrzucić. Ale to nic. Jedno jest pewne. Nawet jeżeli nie będę tu nigdzie w okolicach przebywał na żadnych wakacjach, to i tak tu przyjadę nawet specjalnie. To tego jestem pewien, że przyjadę tutaj. Nie wiem, czy w tym roku mi się uda, ale w przyszłym roku na wiosnę na 100% tutaj się melduję z namiotem i przyjeżdżam tutaj na dłuższe łowienie, bo no jest fenomenalnie. Jest naprawdę bardzo fajnie, kameralnie, spokojnie. Nikt nikomu nie wchodzi na głowę. Super. Właśnie takich miejsc brakuje w mojej okolicy. Jakiś turbo silny leszcz wielkości mojego klapka. Oj, tu mamy branie. Dobra. I tam też będzie leszcz, jeżeli w ogóle cokolwiek się udało wciąć. Jaki dublecik, widzicie? Tak, mam dwa leszcze. Spróbujemy je. Teraz patrzcie, patrzcie jaki skill to będzie, nie? Patrzcie to. Ciężkie, 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 ciężkie. To jest. No, no. O, dobra. Mamy obydwa. Ale wszystkie takie malutkie. Niedobrze. Już nie widzę, żeby... Jezu. To ciężko to leszczem nazwać, to kampiczki. Pelet przysypiemy tutaj. Mieszamy z zanętą. Fajnie, że dzieje się cokolwiek. Ale wiadomo, czyli by chciał, żeby to były chociaż większe leszcze. No to są takie naprawdę, no,
od krąpi po maluśkie, młodziutkie leszczyki. Ale łowisko jest super. Super, super, super. Naprawdę. I niedaleko w sumie z Gdańska i z Gdyni. No tutaj z Kaszub to w ogóle rzut beretem. Okolice Kościerzyny, Kartuz. To tutaj no po 20 km z każdej mieściny, także no super. Naprawdę wszystko tak ładnie przygotowane, oznakowane, wygolone. Samochodem można stanąć sobie pod stanowiskiem, nikomu tym samym nie przeszkadzając. No jest bajka. Okej. No. Coś te większe ryby nie chcą dzisiaj współpracować ze mną. No tu mamy już branie. Dobrze żyłka nie ułożyła, już jest branie. I tu też na pewno będzie bardzo mała ryba. A tu mamy branie. Znowu jakiś zabójczej wielkości leszcz. Ale ja mam dzisiaj do was szczęście. Kurwa, a wrócę do domu. Pojadę na ryby w piątek. I nie będę mógł jeszcze złapać. Na bank. Na bank. Jestem święcie przekonany, że tak będzie. Szczęki 3. Wow. To już jakaś waleczniejsza trochę ryba. O, też leszcz. Tylko już takie słuszniejsze. No i takie leszczyki to bym tu chętnie połowił. O, takie leszczyki to my lubimy. Już mi ucho flunił. Uj. O. Takie leszcze to tak. Takie możemy łowić. Ze z przyjemnością. No, waleczny był skubaniec. Też nie był duży. Ale waleczny. Branie było ładne, ale zobaczymy co to będzie. Leszcz. Leszcz, Jezus Maria. One tu są takie żywe. Człowiekowi się wydaje, że nie wiadomo co będzie za chwilę wyciągał z wody. Oto są niewielkie leszcze. Naprawdę, brania tu wyglądają tak, na szczytówce, jak oj, na mojej wodzie brania karpia dwukilowego.
To jest branie. I tu też będzie leszczyk. Raczej nic innego. Już tu odrzucam nadzieję, że cokolwiek innego tu złapię. Też nieduży. Mały. No tych leszczy tu się naprawdę dzisiaj... Znowu mamy branie na dwóch wędkach, ale tu chyba spalone. Albo bardzo niewielka ryba. Ale to będzie spalone. No tam też tylko leszczyk. No tu dobrze, to tego zetniemy. Oj, tych dubletów to tu dzisiaj jest od zatrzęsienia. Co to? Płotka? Płotka. I kolejny leszczyk do dzisiejszej kolekcji. No, chodź, mały. Wrzuciłem znowu skrajnie w inną stronę. Licząc na to, że może uda się zlokalizować jakieś inne ryby, ale to chyba też będzie leszcz. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że leszcz. Nic innego dzisiaj nie chcę brać. Słuchajcie, naprawdę boli mnie od podbierania. Cały staw barkowy. To są zakwasy przez was. Na pewno jakaś gigantyczna ryba musi być. Nie wiem, czy się udało ją wciąć. Chyba nie. Jeżeli tak, to gigant. Kolejny. Tu znowu za chwilę będziemy mieli dublet. Coś tam jest, ale to... Okoń? Płotka? Płotka. Mamy na pewno rybę. No i tam widzę już, że też, ale to też malutka rybka. Jakiś leszczyk. I tam zapewne też leszczyk. Zobaczymy, czy uda się wyciągnąć. Zobaczcie, co się dzisiaj dzieje z pogodą. Aktualnie. No jakże, leszczyk. Czujecie. Tego tu pociągniemy. Podholujemy. O! Trochę silniejsza rybka chyba. Albo mi się tylko tak wydaje. Dzisiaj to już niczego nie jestem pewien. Takiej samej wielkości leszczyk, waleczniejszy. Dobra, podbierzemy je. Oba naraz. Dobra. No, chodź. A tylko jednego już mamy. Więc podbieramy. No, chodź. O, ten się wypiął. No i prawidłowo. I prawidłowo. Tamten też by mógł. W ogóle bym się nie obraził. Ale łowienie w tych warunkach dzisiaj to i tak jest sporym wyzwaniem.